Cześć wszystkim, znowu poniesiem dalszy ciąg Arcanum. Jesteśmy dalej w klanie koła, a to jest sala tronowa. I mają tu mnóstwo śmiesznych, malutkich strażników. Ale ciasne przejście. Wow. Chcieli aż tak dziwnacznie to zrobić. Okej, nieważne. Pogadajmy z tym miłym, starszym, krasnoludzkim szlachcicem. Witaj, podróżniku. Przykro mi, ale nie wydaje mi się, żebyśmy się znali. Jestem Randvar, Grzmiący Kamień, syn Logeira, Grzmiącego Kamienia. Jestem wodzem i przyszłym królem krasnoludów, zarówno nad, jak i podgórskich. Na całym Arcanum. Witaj w jaskiniach klanu koła. Miło mi cię poznać, Randvar. Mam kilka pytań. Powiedziałeś, że jesteś przyszłym królem? Tak, mój ojciec jest niedostępny, a ja rządzę w jego zastępstwie, ale nie jestem prawdziwym królem i nie zostanę tak długo, jak mój ojciec żyje. Jestem tylko przyszłym królem. Królem w oczekiwaniu. Rozumiem, potrzebuję twojej pomocy. Oczywiście, czego ci potrzeba? Przynoszę wieści wielkiej wagi. Wielkiej wagi? O czym ty mówisz? Mam historię do powiedzenia. Rozumiem. Więc powiadasz, że byłeś na Wyspie Rozpaczy, by potwierdzić historię Gudmunda z Ginienia Tarcza Metali? Tak, i nie ma śladu krasnoludów z klanu Czarnej Góry. To mnie, przyjacielu, niepokoi. Zostaliśmy zapewnieni na Alberricha. Zapewnieni? Cholerne. Och, przeklinam ich wszystkich. Kogo? Elfy? O co tu chodzi? To strata... To stara i mroczna sprawa. Sprawa mojego ojca, a to ja jestem jego następcą, to na moich barkach spoczywa obowiązek naprawienia tego. Ale nie wiem, co robić. Tak niewiele mi powiedział. Co się stało z twoim ojcem? Mój ojciec, wielki, solidny Logeir, Grzmiący Kamień, król krasnoludów. Czy wiesz o nim? Znasz historię jego odwadze, jego sile, jego mądrości? Mój ojciec, kamień pośród kamieni, z szaleństwa, wojen klanowych, on zjednoczył nas pod jednym sztandarem, pod władzą jednego króla. Jedynie poprzez siłę jego woli. Gdzie on jest? Co się z nim stało? To złamało mu serce, to ciężkie kamienne serce. On, który walczył z Lorekiem Krzywoprzysiężcą podczas przejścia Gorgota. On, który zwyciężywszy spalił Loreka żywcem razem z 10 000 jego stronników. A to złamało go jak dziecko na kamieniach świata. Randvar, proszę, muszę wiedzieć, co się dokładnie stało. Jest tak, jak powiedział ci zgniatacz metali. Mój ojciec pozwolił na wygnanie swojego własnego ludu przez elfy. Patrzył, jak ich zabierają, słyszał, jak krzyczą twardy setkami pokoleń grzmiących kamieni. A gdzie on jest? Mój ojciec wrócił do domu i padł na kolana, płacząc za swoich straconych, głupich braci. Łzy żalu nieznajomy. Żalu, wstydu i smutku. Jaskinie zatrzęsły się od jego furii, zatrzęsły się pod siłą uderzenia jego pięści w nagi kamień. Zerwał z siebie ubranie i osadził swe wielkie ciało przy ścianie i jego smutek został zaznaczony jego krwią. A wtedy? Mówiłem ci, opuścił nas, poszedł do starych jaskiń. Z niczym poza broną, rodzinnym toporem grzmiących kamieni. Z tą bronią zniknął wygnany przez jego własny żal i opuścił klan koła. Nigdy nie powrócił. Przykro mi. Co elfy miały z tym wspólnego? Elfy? To one zażądały wygnania klanu Czarnej Góry za ich zbrojnie, ale co do powodów, jak już mówiłem, niewiele wiem. Mój ojciec nigdy nie zdradził mi szczegółów ich rozmowy, tylko tyle, że to, co zostało zadecydowane, było konieczne i że jego odpowiedzialność... Jakie zbrojnie? Co uczynił klan Czarnej Góry? Czekaj, nie, to chyba nie to. Kim były te elfy? Nie mam pojęcia i nie wiem, dlaczego mój ojciec uważał za konieczne, by z nimi rozmawiać, czy też spełnić ich żądania. Jako król mój ojciec nigdy nie powinien był pozwolić im się mieszać, ale z jakiegoś powodu zgodził się na to. Nigdy nie powiedział o tym ani słowa. A co z Gilbertem Batesem? Jaką rolę on odgrywał? To nic. Co na to reszta klanu? Pozostałe klany nie wiedziały, że elfy były
zamieszane w to wygnanie. Powiedział im tylko, że klan Czarnej Góry został wygnany, ukarany za ich zbrodnie i że mój ojciec był jedynym obecnym, kiedy wykonano wyrok. Okej, dobra. Wygląda na to, że muszę porozmawiać z Logeirem. Gdzie on jest? To złamało mu serce. Bla, bla, bla. Gdzie on jest? Już to gadałem. Mówiłem ci, on sam się wygnał, wkroczył do głębi i nigdy nie wrócił. Czego mogę się spodziewać w tej głębi? Teraz nie pełni żadnej funkcji, poza tym, że jest domem dla wielu straszliwych stworów. Są tam tory dla wosku kopalnianych i układy. Nikt się tam nie zapuszczał, więc nie wiem nic poza tym. Głębia to stara jaskinia, dokładnie kopalnia, niedaleko stąd. Wejście znajduje się zaraz za wejściem do tych komnat na południowym wschodzie. Tam znajdziesz sklepienie, kamienne przejście, zanim znajdziesz głębię, do której udał się ojciec. Ty na pewno wiesz, gdzie on jest. Jak mogę się cię przekonać, żebyś mi powiedział? Czemu tak uważasz? Jeśli krasnolud chce być sam, to krasnolud zostaje sam. Jesteś jego synem i dziedzicem. Na pewno byś go szukał. A dlaczego? Zostawił mnie tu, bym rządził królestwem i rządził nim będę. Co byłby ze mnie za syn, jeśli... biegałbym w ciemnościach, szukając ojca, któremu już nie zależy. I co on dla ciebie zostawił, Ravendarze? Dla mnie? Pozostawił rozsypujący się klan, jego lud zmieszany i przerażony zmianami w naszym świecie i zraniony, opuszczony ich przez ojca klanu i króla. I wszystko spada na moje barki, moje, aby utrzymać nas razem. Starałeś się, Ravendarze. Twój ojciec byłby dumny. Ale jestem taki młody. Szacunek ludu wobec mnie bazuje bardziej na moim nazwisku niż na moim doświadczeniu. Nadal garść złota waży więcej niż worek pumeksu. Zawsze mi to powtarzał. Powtarzał. Tak mi się wydawało. Wiesz, widziałeś się z nim. Gdzie on jest? Co? Nazwałeś mnie kłamcą? Nudzi mnie gadanie nieznajomy. Życzę ci powodzenia, ale nic więcej nie mogę ci dać. Twojemu ojcu nie podobałoby się twoje podejście. Nigdy nie mów o mojej rodzinie, moim honorze, czy też moim ojcu. Prędzej cię wybebeszę, niż będę tu stać i słuchać twoich głupstw. Wybacz mi, ja chcę tylko zrobić to, co jest właściwe. Na pewno? Jak ja mam być pewien? Mówisz o moim ojcu, moim ludzie. Stawka jest taka wysoka. A jak ja mam być pewien? Co by tu teraz wybrać? Zaufaj swoim odczuciom. Pragnę tylko rzucić na to wszystko trochę światła. Wierzę ci, nieznajomy. Naprawdę. Może rzeczywiście... Będę w stanie wskazać ci właściwy kierunek. Każda pomoc, jakiej pomożesz mi, możesz mi udzielić, będzie doceniona. Muszę przyznać, miałeś rację. Widuję go prawie każdego dnia, chociaż niewiele mówi. Żyję głęboko w głębi, ale mam ukryte przejście, przez które się przedostają. Korzystając z niego nie napotkasz kłopotów. Po prostu wejdź tu, za tronem jest to jedno przejście. Wierzę ci, nieznajomy. Odnajdź odpowiedzi na... swoje pytania. Zrób, co trzeba. Modlę się o to, aby on powiedział ci to, co potrzebujesz wiedzieć. Okej, dzięki. Okej, to była kolejna kwestia związana z perswazją. Tego tak uważałem, co do niego powiedzieć, ponieważ gdybyśmy to źle rozegrali, to by nam nie otworzył tego tajemnego przejścia. I musielibyśmy się przebijać przez długi, skomplikowany i bardzo niebezpieczny system głębi, czyli tej całej... What? Who dares disturb the exile of Thunderstone? Ma głos. Świetnie. Wybacz mi, wasza wysokość.
nie było innego wyboru, jak... Quiet. This insolence is unforgivable. The violation of my ancient right for solitude in exile is not broken so easily. Your life hangs in the balance, stranger. Speak quickly, lest you taste of the fury of Harrow. Brony. Ten topór naprawdę nazywa się Brona. Świetna nazwa dla toporu, ale okej, okay, dobra. Kolejny popis krasnoludzkiej czegoś tam. Czekaj, przychodzę z błogosławieństwem twego syna. My son, Randver, he would dare permit such an affront. I've come here to writhe upon the blade of my sorrow, to live the thousand deaths by the ancient rite of kings. These laws are passed down through the mountain from the beginning of remembered time. Your life is forfeit to them, as is my own. Do you understand? Stój! Przynoszę wiadomości o klanie Czarnej Góry. What? How do you know? Speak quickly. Your life still hangs in the balance. Dobrze, mam historię do opowiedzenia. I've no words, no words. My crime, it seems, is even more heinous than I thought. I deserve much worse than this mere isolation. Logair, muszę wiedzieć, co się dokładnie stało. In all the time since the judgment was passed, I have never spoken of it. My shame has held my tongue. It seems that very shame shall now finally bring the betrayal to light. Proszę, te elfy, które podchodziły do ciebie, kim oni byli? A delegation of elves sent from the Silver Lady herself. They came not long after Bates had built his first steam engine. Technology in the hands of the human had spread and advanced at an alarming rate. And the elves were hit first and hardest. Jak? Co rozwój technologii uczynił elfom? Their forests were being cleared with the help of technology. Massive steam-powered clear cutters. The oldest groves, towering and untouched for thousands of years, were being destroyed without prejudice. I saw much of this with my own eyes. The ancient forest of Morbahan is little more than a graveyard now. Całkiem sprytni ludzie, ledwie wynaleźli maszynę, już zdążyli wymyśleć masywne wycinarki. Okej. Okay. Czemu technologia w ludzkich rękach rozprzestrzeniła się tak szybko? There are many reasons. Humans, in comparison with the other races, live such short lives. Because of this, I believe that every human action is motivated through fear. The fear of death. You would think that this was a relative issue, that humans would learn to live with this limitation and accept it. This is not true. I? And therefore, humans, when confronted with any situation, see it through the veil of their own mortality. Achieve, advance, perform. Humans are constantly driven by the shadow of their own death. This fear, unfortunately, clouds their judgment, deadens their sense of right and wrong. Humans act first, think later, and feel last of all. A w kategoriach technologii? When Bates was given a look at our technology, he was overcome. As a human, his first thought was, what can I use this for? When it should have been, what is the cost of its use? Technology exploded in their hands because they are not burdened with our longevity. Humans rarely live long enough to see the consequences of their mistakes. Takież to głębokie. Wspomniałeś o srebrnej pani. Kto to? The Silver Lady is Mother Queen to the elves. She is very old, much older than I, and very powerful in the ways of magic. I wściekła się za to, co się stało z lasami? The delegation told me
that she was extremely hurt and angry about the damage that had been done. According to them, because of her age and power, she was hurt the most by the clearing. Her connection to the forests was strongest of all. Czy rozmawiałeś kiedyś bezpośrednio ze Srebrną Panią? No. I'm not sure if any but Elven eyes have ever been laid upon her. Over the years, we have corresponded through messengers. Elves and dwarves are very different, and we tend to stay away from one another. But our relationship, as culturally strained as it may be, has always been civil. We don't necessarily understand one another, but we've always respected the differences. Gdzie ona mieszka? In Kintara, the oldest city of the elves, somewhere within the Glimmering Forest. Jakie są główne różnice między elfami i krasnoludami? I've said before that there is a strong connection between living things and magic, and the magic flows the most strongly in the veins of elves. Dwarves are very different. We feel a strong connection to the earth, but in another way. We love those things which are eternal, unchangeable. Earth, stone, metal. In those things are strength, but not life as you know it. Alfie, delegacja, czego od ciebie żądali? They said that if the Black Mountain Clan was not punished, there would be war. War! I told them that a punishment was already being decided upon, and that we, as dwarves, would deal with them. They refused. They claimed rights as the afflicted, and therefore as the judges. They agreed that exile was a suitable punishment, but they wanted to be the vessel of that retribution. Czy elfy są wojowniczym ludem? Czy to leży w ich naturze? No. I know that there was a time of violence many years ago among the elves. But from what I know of them, they are a very rational, peace-loving people. They know that ultimately, war benefits no one. I was very surprised when they came and threatened it. Rozumiem, wydaje się to, że to lekka sprzeczność. Yes. The more we talk about it, I begin to get the same feeling. Yes, the elves would have been angry, but would they really have threatened war? Morbahan was a tragedy, but directly affected none of the elven communities. Perhaps my fear blinded me to such things before. And now this mystery. Where are the dwarves of the Black Mountain Clan? Logay, czemu się tak obawiałeś? Czemu zgodziłeś się na ich warunki? I am very old, stranger. You may know nothing of me, but believe me when I tell you that I've seen enough dwarven blood spilled to fill a thousand lifetimes. Have you any idea what it would mean for there to be a war between the elves and the dwarves? Our kingdom itself would not survive the conflict. And I was so very tired of filling tombs with the bodies of my people. But nothing. I chose to spare the dwarves, the world, the price of such a war. What was one clan's honor in comparison with the sheer cataclysm that would result otherwise? You ask what right they had? None. They merely forced a choice, and I chose the path of least resistance, the least pain. That was my betrayal, stranger. Co przez to rozumiesz? Działałeś jedynie z troski. But that is the point. I am king of the dwarves. It is my responsibility to lead them, to protect them. But most importantly, it is my responsibility to defend their honor, their dwarven honor. By allowing my own fear or concern, regardless of how justified that fear might be, to overshadow their honor, was an unforgivable transgression. Bycie królem nie zawsze jest łatwe. Even as king, the choice is never mine as to whether even one dwarf is stripped of his honor. I should have brought this to the people, or just flatly refused from the beginning. I was a coward,
a failure, and this exile is my punishment. Given the choice now, I would have waged war against all of Arcanum to uphold the honor of that foolish little clan. Ale nadal możemy to naprawić, odnaleźć prawdę. I don't know, stranger. I think that it is too late for me. Nie, Logair. Nadal masz szansę naprawić wyrządzone zło. No, my friend. It is no longer my burden. I've taken up another. I failed the dwarves once. I shall never do so again. Leave me here. Tell Ranver he won't be seeing me anymore. I see now that the price for my cowardice is even more costly than I'd imagined. My poor dwarven brothers. I'm so very, very sorry. Proszę. Take this. A letter sent to me from the elven delegation. Within it is a name. Nin-Gorad. It's all I have, and all I'm willing to give. Perhaps you should seek out Kintara, City of the Elves. I know not where it is, but the village of Stillwater is near the edge of the Glimmering Forest, in which, it is said, Kintara lies. Maybe someone there will know where to find it. Hello. I'll say no more. Leave me. I return to my exile. I am nothing. O, naprawdę smutny. I'll say no more. I'll say no more. Dobra, to już nie było takie smutne. I return to my exile. Okej. I am nothing. To jest przejście do tej otchłani, czy jak to tam się tam nazywało. W każdym razie to była dosyć spora i niebezpieczna wyprawa, którą ominęliśmy dzięki perswazji. Więc hura, my. Na razie nie zamierzam się tam zagłębiać, ponieważ tam jest dużo tych golemów, których zabijanie niszczy zbroję, niszczy pancerze. Na razie nie chcę się w to bawić. Ale jeszcze kiedyś tu wrócimy, wierzcie mi. Póki co, następnym celem jest Quintara i jakiś dziwny elf o imieniu Mingorad. Dostaniemy tego Mingorada i wyprujemy mu z flaków wiadomość, co zrobił z krasnoludami. To brzmi fajnie. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.